unijnym, z garażu i prowizorycznych warunków produkcji udało się dojść do profesjonalnego zakładu. To jest tak naprawdę garaż, ale przez jakiś czas to była ziemia obiecana pana syna, tak, i jego kolegi, którzy prowadzili tutaj biznes. Widzę, że teraz znowu królują tu warzywa, czyli co, garaż oddali? Garaż oddali i wróciło to jak było. Mhm. Gdyby nie środki z Unii Europejskiej, byłaby taka zmiana możliwa? No nie bardzo. To by może nastąpiło, ale po 3, może 5 latach. Zaczynaliśmy praktycznie od zera i po tych 8 latach udało się zbudować, dzięki dotacjom unijnym między innymi, tą firmę. Zakup nowych maszyn wymaga obsługi, każda maszyna potrzebuje operatora. W tej chwili pracujemy w trybie dwuzmianowym, czasem trzyzmianowym, także na jedną maszynę nieraz tam potrzeba 2-3 osób na zmianę. Za sobą mamy 3 projekty unijne. A przed sobą? Przed sobą 4, który już wiemy, że wygraliśmy, tak? I 5, który będzie, jest jakby w trakcie, tak? Rozpatrywania. Ciągle się rozwijamy. Właściwie jakby te projekty wszystkie wiążą się z rozwojem, czyli za każdym razem kupujemy coś nowego, czego żeśmy nie mieli. Ten motocykl, który widzieliśmy, to też jakiś nowy, tak, projekt? Tak, to jest taki trochę z pasji, ale na razie jest to czysto taki koncepcyjny model motocykla na cele reklamowe, pokazanie naszych możliwości produkcyjnych, ale w przyszłości być może, że no zacznie to jeździć. Każda złotówka nasza wydana to jest 70 groszy, które dostajemy zwrotu przy zakupie maszyny. No więc sfinansowanie tego z własnych środków no na pewno przyciągnęłoby się mocno w czasie. Dzięki funduszom unijnym firmy nie tylko rozwijają się jak te cebulice na wiosnę, ale udaje im się również wyprzedzić konkurencję. Tym razem wybieramy się do Konstantynowa Łódzkiego.